Dzisiaj nietypowo, ponieważ jesteśmy na Kiribati. Zatrzymaliśmy się w George Hotel w Betio. Przyjechaliśmy tutaj wczoraj. Jeszcze niewiele widzieliśmy, ale dzisiaj wybieramy się do Bairiki, czyli stolicy, żeby zobaczyć, jak wygląda. Na pewno najbliższe dni będę kręcić sporo materiału z tego egzotycznego miejsca, żeby później wam pokazać, jak wygląda życie na Kiribati. Na początek udało nam się dostać do Bairiki zupełnym przypadkiem, autobusem rządowym, który wozi pracowników. Pan nic nas za to nie skasował. Tak wygląda taki główny plac Bairiki. Ale będziemy chodzić po mieście i się rozglądać. Na początek przyjechaliśmy do Bairiki, do supermarketu, gdzie można kupić dosłownie wszystko. Chcieliśmy kupić sobie parę drobiazgów, których nie mogliśmy zabrać ze względu na ograniczenia bagażowe. W międzyczasie się rozpadało. No i teraz czekamy, aż przestanie palać, żeby móc iść dalej. Kiribati to jest strefa równikowa, bo to jest kraj, który położony jest prawie na równiku, więc takie nagłe, intensywne deszcze nie są tutaj niczym dziwnym. Ale zazwyczaj tak samo szybko jak przychodzą, tak samo szybko przechodzą, więc mam nadzieję, że długo to nie potrwa. Kolejne zakłady. Wszędzie tutaj jest pełno wałęsających się psów. Trudno powiedzieć, czy są bezpańskie, bo niektóre z nich trzymają się blisko obejść, ale jest ich tu naprawdę dużo. Latają luzem tutaj z powrotem. Więc wydaje się, że jednak sporo z nich jest bezdomnych. Spacerujemy właśnie bocznymi uliczkami Bairiki, czyli stolicy Kiribati. Dzisiaj dzień zleciał nam na zrobieniu drobnych zakupów, czekaniu, aż przestanie padać deszcz. Mam pewnych sprawach urzędowych, które wyjaśnię później. A na razie pokażę jeszcze troszkę, jak wygląda taka boczna uliczka Bairiki. Nie tylko taka główna ulica. Tu akurat jeden z takich wałęsających się psów, ale ten akurat wybiegł z posesji, więc jest czyjś. No przyznam, że trochę takie luźno biegające psy budzą mój niepokój, bo nigdy nie wiadomo, co im do głowy przyjdzie. Tak właśnie mieszkają ludzie w stolicy Kiribati. Ogólnie jest to biedny kraj. Jest wiele domów, to są takie blaszaki zrobione z dykty, z dachami, z liści palmy. Jest mnóstwo śmieci niestety. Ale z drugiej strony ludzie, z którymi się póki co zetknęliśmy, jak ich zagadnąć o coś, są bardzo mili i pomocni.
do stolicy udało nam się dzisiaj dojechać. Za darmo podwiózł nas pan, który wozi pracowników ministerialnym busem. I wszyscy byli bardzo mili, pomocni, zaciekawieni nami, skąd jesteśmy, co nas przywiało do Kiribati. Na dziś opuszczamy już Bairiki. To jest rondo przy wjeździe do miasta. I będziemy szli do Betio, gdzie mieszkamy, taką właśnie groblą. W którym mieszkamy, to są de facto takie dwie osobne wysepki na atolu i łączy je taka grobla. Można tędy przejść, jest takie wąskie tutaj przejście i po jednej stronie w tej chwili mamy ocean, a po drugiej stronie piękny widok na lagunę. To tutaj jest po prostu obłędny. Jest dość duży ruch tutaj na tej trasie, aczkolwiek on się dopiero jeszcze zacznie, jak ludzie zaczną wracać z pracy, bo jeszcze jest no, relatywnie wcześnie. Cała część Tarawy, ta południowa część Tarawy jest połączona właśnie takimi drogami, takimi groblami, a już na północną Tarawę to nie ma takiego bezpośredniego dojazdu. Tam to da się, nie wiem, łódkami może. Idziemy teraz przez Betio, miejscowość, w której mieszkamy. Jest lokalny kościół, a przed kościołem proszę. Jakieś śliczne zwierzątka. Betio jest dosyć sporą miejscowością tutaj na końcu atolu, po zachodniej stronie, po południowo-zachodniej stronie. A mimo to przypomina takie pomieszanie miasta z wsią. Jak wygląda ten żółty, to jest szkolny autobus. Wybraliśmy się na spacer po Betio. Miejscowi czytają to raczej jako tak Besio,
Jest to miejscowość najbardziej na południowy wschód na atolu Tarawa. Jest jednocześnie największym portem na Tarawie. Dużo jest tutaj kontenerów, dużo jest tutaj no, takich portowych małych zakładzików. Sama miejscowość to jakby plasuje się wokół dwóch głównych ulic. Ta ulica zatacza taką pętlę tutaj i pomiędzy są mniejsze ulice. Tutaj mamy chyba do czynienia z cmentarzem. A to jest ciekawe. To jest miejscowy cmentarz. Widać płyty nagrobne. Niektóre ogrodzone. Nie jest duży, wygląda na opuszczony w wielu przypadkach. No proszę, tak wygląda cmentarz pośród palm. Kiribati jest krajem w większości katolickim, częściowo katolickim, częściowo protestanckim, ale jednak w większości większość ludzi tutaj to katolicy i te elementy są bardzo widoczne. Jest tu wiele kościołów, przy kościołach są też szkoły. A tu proszę, taki cmentarz. I tu z kolei buduje się nowy szpital w Betio. Projekt współfinansowany przez Nową Zelandię. A tu już niewiele widać, bo to teren budowy. Ale na wizualizacjach wygląda to naprawdę zacnie. W nagraniu widoczne jest stanowisko z 8-calowym działem firmy Vickers brytyjskiej, które było używane oczywiście w celach obrony wybrzeża przez Japończyków. Działo z okresu I wojny światowej, zupełnie legalnie kupione w Anglii, a nie przejęte, jak się fałszywie twierdzi, od Anglików po zajęciu przez Japończyków Singapuru. Tak więc tutaj ono sobie było. Takich dział było chyba, o ile mi pamiętam, z Łodzi 8. Oczywiście zostały zniszczone, kiedy Amerykanie w 1943 roku zdobywali wyspę. To tyle w sumie, nic więcej ciekawego na ten temat nie ma. Stanowisko ogniowe oczywiście, pozostałości postawy drugiego działa pod nim. I w ogóle tutaj na Tarawie, w miejscowościach, jest pełno takich małych sklepików, które przypominają nasze blaszane kioski. I w tych sklepikach można najczęściej dostać wszystkie najpotrzebniejsze produkty. Jakieś rzeczy do jedzenia, rzeczy do wyprania i tak dalej. I jest tu ich naprawdę mnóstwo, czasami jest jeden obok drugiego. Tak samo jest sporo stoisk z ubraniami. Zdecydowanie tutaj się żywność dominuje. Tutaj przetworzone produkty i tutaj dużo jest szyldów Nestle. Korporacja znów zdominowała tutejszy rynek. Wiele ze sklepów ma powywieszane szyldy właśnie Nestle na wejściu. Niestety wszędzie jest dużo śmieci.
ludzie są dość przyjaźni i machają na nasz widok, zwłaszcza dzieci, zwłaszcza uczniowie, jak nas mijają, ale też trąbią czasami w tak geście pozdrowienia. Ale przy tym są bardzo nienachalni. To jeden z kościołów w Betio. Kościoły tutaj to jedne z niewielu stosunkowo takich solidnych, murowanych budynków. Wiele konstrukcji tutaj jest z o wiele lżejszych materiałów. Przeważnie są ładnie odmalowane, bardzo utrzymane, wokół nich jest porządek. Bardzo często przy kościele są też szkoły albo podobne placówki, podobne infrastruktura dla dzieci, czasami infrastruktura sportowa. Widać na każdym kroku, że ma to tutaj duże znaczenie dla mieszkańców. O, proszę, tutaj na przykład widać też na tablicy jest konkretny cennik za konkretne usługi, wszystko w języku lokalnym, więc nie potrafię powiedzieć tego, bo tego to dokładnie to dotyczy. Sama budowla też trzeba przyznać dość oryginalna. A tu kolejny taki właśnie sklepik mały, o którym wcześniej wspominałam. Jest tego tutaj naprawdę pełno. Doszliśmy do jakiejś troszkę lepszej dzielnicy Betio. Tutaj domki są już piętrowe, są przynajmniej podmurowane. Pierwsze piętro jest przynajmniej murowane. No to są nadbudówki. Więcej jest sklepików, dużo jest właśnie takich sklepików ze wszystkim, co tylko się da. Wcześniej mieliśmy taki z ubrania jajka. To tylko idziemy przez Betio. Tak wygląda szkoła. Jakaś ponadpodstawowa, bo Junior Secondary School w Betio. Wygląda na pierwszy rzut oka jak jakiś pustostan. Ale okazuje się być działającą szkołą ze stołami i ławkami w środku. Dzisiaj planujemy udać się na drugi koniec południowej części atolu, w okolice lotniska, kawałek za lotniskiem. Będziemy łapać busa, taki autobus, który tutaj jeździ lokalnie.
Niewątpliwie stanowimy tutaj pewną atrakcję. Ludzie, zwłaszcza dzieci, nam machają, witają się z nami. Na pewno z racji tego, że chodzimy. Na pewno z racji tego, że chodzimy tutaj codziennie, a nie jeździmy tylko samochodem. Część osób już nas pewnie rozpoznaje. Ludzie są mili, nie są nachalni, ale są mili. Nie rzadko kiedy nas jakoś zaczepiają, ale zdecydowanie wzbudzamy zainteresowanie. Jak ich o coś poprosić, to no, dokładają wszelkich starań, żeby nam rzeczywiście pomóc. No i oczywiście pytają nas, skąd jesteśmy. Jesteśmy pierwszy raz w Kiribati i tak dalej. Takie small talki też się zdarzają. A to jest kościół świętego Pawła w Bezio. Kolejny bardzo ładny, ładnie odmalowany, zadbany budynek. Ludzie tutaj w większości mówią po angielsku, raz lepiej, raz gorzej. Ale nie ma większych problemów, żeby się dogadać. Zazwyczaj się to ostatecznie udaje, chociaż czasami wymaga to troszkę wysiłku. Język angielski jest językiem urzędowym w Kiribati. Jest to była kolonia brytyjska, więc nic dziwnego. Mają też tutaj swój lokalny język, chyba gilbertariański. Nie wiem, z jakiej rodziny jest to język, pewnie tutaj pochodne któregoś z języków tutaj lokalnych. W sensie tam polinezyjski, czy jakiś z Melanezji, Mikronezji. To jest niepodobne do czegokolwiek, co znamy. Ale generalnie mniej lub bardziej da się tutaj dogadać po angielsku. Tak wygląda budynek parlamentu Kiribati. Nie jest to duże zgromadzenie, ponieważ obecnie wybiera się do parlamentu 46, z tego co wyczytałam, członków. To są ludzie wybierani tutaj z lokalnych dystryktów, z różnych wysp Kiribati. I jest jeden niewybieralny przedstawiciel społeczności Banaba, który jest jakby z Fidżi. Więc jest łącznie 46, z czego 45 jest wybieralnych. Prezydent jest wybierany spośród tego zgromadzenia. Jest jednocześnie głową państwa i głową rządu, szefem rządu, więc pełni rolę u nas premiera. Kiribati nie jest dużym państwem, mieszka tutaj około 100 tysięcy ludzi, w związku z tym przedstawicieli też nie wymaga zbyt wielu. Parlament nie jest duży, ale jest jednym z bardziej okazałych tutaj budynków. I tak właśnie oryginalnie się przedstawia. Dotarliśmy na północną tarawę. Tak wygląda most, który jest pomiędzy obydwoma częściami atolu. A tutaj jest przesmyk pomiędzy wyspami. Dotarliśmy szybciej niż się spodziewaliśmy, ponieważ zatrzymał się pan jadący samochodem i zapytał, czy nas tu nie podrzucić, z czego zdecydowaliśmy się skorzystać. Bo jednak marsz w takim upale jest bardzo wyczerpujący i jak mogliśmy sobie oszczędzić iścia w jedną stronę, to z tego skorzystaliśmy. Pan był bardzo miły, podrzucił nas tu do mostu, chciał nawet podrzucić nas jeszcze kawałek dalej, ale wtedy musielibyśmy wracać na piechotę ładnych parę kilometrów, a w tym skwarze jest to uciążliwe, a mamy cichy plan przyjechać tutaj jeszcze. Tylko troszeczkę lepiej się zorganizować. Jeżeli da radę, to po prostu wypożyczyć samochód i podjechać. A wtedy
Tak wygląda miejsce, w którym tarawa południowa spotyka się z tarawą północną. Tu jest jeszcze taki most, taka platforma, ale nie wiem, czy da się tędy przejechać, bo jak widać, przez drogę aktualnie przelewa się woda. Niby nie jest głęboko, aczkolwiek nurt jest dość wartki i mogłoby być różnie. O, akurat mostem przejeżdża samochód. Most jest na jednopasmowy, w związku z tym z danej strony tylko jeden samochód może jechać albo w tę, albo w drugą stronę. Pięknie, tu jest woda, tu jest o wiele bardziej czysta niż w okolicach Besu czy Bajliki. Nie wiem, czy było to widać, ale przed chwilą uciekały tutaj takie małe rybki. Jest ich tutaj dość sporo. A tam dalej na horyzoncie widać już fale oceanu. I gwardziaci z pobliskiego przedszkola albo szkoły podstawowej. Musi być czadowe chodzić do szkoły podstawowej w takim miejscu. A tak wygląda tutaj początek pasa startowego lotniska w Bonriki. I samoloty nadlatują stamtąd. Więc schodzą tutaj nisko nad wodą. I hyc na pas. Bardzo ładne podejście, bardzo, bardzo fajnie to wygląda.